Merry Christmas, a w zasadzie należałoby powiedzieć Merry Christmas Iceland. Zróbmy taką sobie krótką wycieczkę na wyspy Bożego Narodzenia. Ja tutaj wkleiłem też trzy fotografie i przede wszystkim mapkę, gdzie wyspa Bożego Narodzenia się znajduje. Na Oceanie Indyjskim. No, co byście w ogóle powiedzieli na palmy zamiast choinek, albo piasek zamiast śniegu, albo słońce zamiast mrozu. No, tak jak naprawdę wygląda wyspa Bożego Narodzenia, zupełnie odbiega od naszych wyobrażeń. Jedyne, co wyspa ma wspólnego ze świętami, to tak naprawdę nazwę, która związana jest z datą jej odkrycia, bo została odkryta 25 grudnia. Wyspa Bożego Narodzenia to taki zakątek zagubiony na Oceanie Indyjskim pomiędzy Australią a Indonezją. Szczerze mówiąc, jest niewielka, bo zajmuje 135 km kwadratowych i stanowi wierzchołek góry wznoszący się na około 5000 metrów. Od najbliższego australijskiego wybrzeża dzieli wyspę 1565 km, ponad 1000 więcej od Perth i około 380 km od indonezyjskiej Jawy. Chociaż oficjalnie należy ona do terytorium Australii, wiele map kontynentu w ogóle nie obejmuje tego miejsca. Jedyną chrześcijańską świątynią na wyspie jest niewielka katolicka kaplica. No i w zasadzie nie wiem się czemu dziwić, bo zaledwie 12% ludności. Wyspa liczy 1400 osób i 12% z tego to są chrześcijanie. Katolicki ksiądz przyjeżdża na Christmas Island z Australii tak naprawdę raz w roku i do tego przed Wielkanocą. No, tak wygląda właśnie odkrywanie wyspy Bożego Narodzenia. Wyspę w ogóle odkryto pierwszy raz w 1615 roku, ale dopiero 28 lat później brytyjski kapitan Williams Minos nadał jej obecną nazwę, czyli Boże Narodzenie. Jest to związane z datą dopłynięcia do brzegów tajemniczej wówczas wyspy, bo statek dobił do brzegu 25 grudnia 1643 roku. I chociaż minęło prawie 400 lat, ta świąteczna nazwa pozostała praktycznie do dziś. W ogóle przełom w odkryciach Christmas Island nastąpił w drugiej połowie XIX wieku. Po znalezieniu bogatych złóż fosforytów to terytorium zajęła Wielka Brytania, a następnie przekazała w dzierżawę braciom Clunis-Ross. Rodzina określana takimi kokosowymi królami bardzo szybko założyła pierwsze osiedle w zatoce Flying Fish Cove i rozpoczęła wydobycie oraz eksport skału. No, wyspa Bożego Narodzenia została ostatecznie przekazana Australii w 1958 roku. No i od tej pory stanowi terytorium zależne od tego państwa. Tą wyspę określa się czasem mianem Galapagos Oceanu Indyjskiego, ponieważ to miejsce nie jest zniszczone przez turystykę. Zachowało się tam piękno dziewiczej przyrody. Można tu podziwiać niesamowitą florę oraz endemiczne gatunki ptaków. Teren pokrywa wilgotny las równikowy. W ponad 60% powierzchni zostało objęte tą ochroną jako Christmas Island National Park. Żeby było ciekawiej, u wejścia parku stoi figurka właśnie świętego Mikołaja. Wyspa Bożego Narodzenia ma 139 km wybrzeża i urozmaicona jest trzema nienazwanymi dotąd półwyspami. Aż 80 km wybrzeża stanowią klify, które osiągają nawet 20 metrów wysokości. Na wyspie jest 13 plaż, z których największą popularnością cieszy się Lily Beach, Greta Beach oraz Dolly Beach. Cały teren otacza wąski pas rafy koralowej. Oczywiście kolor czerwony wcale nie wiąże się tutaj ze świętym Mikołajem, bo na tej wyspie, tak jak widzicie z fotografii, jest masa krabów. Na wyspie jest ponad 100 milionów krabów. Co roku w porze deszczowej od października do listopada można na niej obserwować niesamowite widowisko. Te miliony krabów wędrują z zalesionego terenu w stronę oceanu, pokrywając niczym czerwony dywan wszystko, co stanie im tak naprawdę na drodze. Główna migracja trwa 18 dni, choć zdarzają się również takie mniejsze wędrówki skorupiaków. Zawsze kraby przypominają niesamowity czerwony strumień zalewający chodniki, ogrody, no i przede wszystkim pola golfowe. Ponieważ w przeszłości wiele z nich zginęło z powodu samochodów lub odwodnienia na słońcu,
Obecnie władze na czas migracji zamykają część dróg. Wzdłuż szos zbudowano dodatkowo ponad 20 km plastikowych barier, które kierują kraby w stronę przejść pod jezdnią. Barierki zamontowano też tak naprawdę w drzwiach szkoły, aby skorupiaki tak naprawdę nie wchodziły do klas. Na co dzień kraby z Wyspy Bożego Narodzenia żyją w takich szczelinach i norach. Żywią się głównie liśćmi, kwiatami, owocami oraz różnymi śmieciami, które ludzie wyrzucają. No, aby przeżyć, potrzebują głównie wilgoci, dlatego podczas pory suchej nie ruszają się z miejsc zakrytych liśćmi, gałęziami czy też kamieniami. Na Wyspie w ogóle Bożego Narodzenia panuje klimat tropikalny, ponieważ temperatury tam dochodzą do 30 stopni Celsjusza. No, najniższa temperatura 22 stopnie jest w sierpniu lub w kwietniu. Pora deszczowa trwa tutaj od listopada do maja, a średnia temperatura w ogóle Oceanu Indyjskiego w ciągu roku wynosi około 27 stopni. Wyspa Bożego Narodzenia jest tak naprawdę ulubionym miejscem postoju żeglarzy zmierzających na Wyspy Kokosowe. Najlepszym okresem do żeglowania w tym rejonie są miesiące od kwietnia do listopada, kiedy przeważają wiatry południowo-wschodnie. Zdecydowanie trudniejsze warunki oczywiście panują od grudnia do marca, kiedy wieją północno-zachodnie monsuny. Oczywiście język urzędowy na tej wyspie to przede wszystkim angielski, tak jak w całej Australii, a walutą jest dolar australijski. Niełatwo jest dolecieć tak naprawdę na Christmas Island. Niełatwo się tam w ogóle dostać, bo kursuje tam tak naprawdę tylko jedna linia regularna z lotniska w Malezji, w Kuala Lumpur, albo są loty z Australii, z Perth. No i jeszcze z lotniska na Wyspach Kokosowych, które jest oddalone 900 km od Wyspy Bożego Narodzenia. Na samej wyspie w ogóle nie jest rozwinięta komunikacja publiczna. Tak naprawdę, jeśli ktoś zarezerwuje tam hotel albo dopłynie, to tak naprawdę właściciel hotelu często za dopłatą odbiera z lotniska swojego klienta. Warto jest pamiętać, że taksówki są dosyć wysokie, bo taksówka na lotnisko na tak małym obszarze wynosi 30 dolarów australijskich z hotelu na lotnisko. Tak naprawdę, jeśli ktoś chce zwiedzać Wyspę Bożego Narodzenia, no to fajnie jest, szczerze mówiąc, wynajesz na tej wyspie samochód terenowy, chociaż podejrzewam, że bardziej się opłaci przejść ją na pieszo. Koszt wynajęcia samochodu to jest 65 dolarów plus australijskich plus paliwo, ale myślę, że jak ktoś się weźmie, rozpędzi, to tak samo jak z wyspą Rodos grecką, na którą się dopływa i można ją w zasadzie przejść na piechotkę.